Namaste, kochani. Black and White Yoga, blogspot.com. Zawariowana sekwencja z Ardha Baddha Padmasana Sada. Sześć kółka. Sekwencja tylko dla osób zaawansowanych, które dobrze znają. Wykonują bardzo sprawnie już Ardha Baddha Padmasana Sada. Pozycję pół lotosu w skłonie z pozycji stojącej. To może być mały zydelek. Niektóre osoby pewno wykorzystają rolkę. Ale ja Wam polecam kółko. Klocek jest ciut za niski. Teraz uwaga. Rozgrzejcie się w swoim własnym zakresie. Zróbcie sobie 20 minut hardkorowej winiasy albo 20 minut asztangi z 20 powitaniami słońca. Do tej sekwencji musicie mieć gorące ciało, gorące mięśnie i bardzo elastyczne. Wszystkie mięśnie z odpowiednim ruchem zakresu, z odpowiednim zakresem ruchu w stawach. Co robimy? Kółko stawiamy sobie z tyłu. Przechodzimy do Ardha Baddha Padmottanasana. Ciężar ciała lewa noga, chwytam za prawą kostkę. Ruszam prawą nogą w biodrze, wciągam brzuch. Wypycham prawy pośladek, koncentruję się na rozciąganiu w prawym pośladku po zewnętrznej stronie prawego uda i zakładam sobie prawą piętę i prawą stopę na lewe biodra. Zostawiam sobie lewą dłoń na macie, a prawą dłonią sięgam do dużego palca prawej stopy. Wciągam brzuch. Wypycham prawy pośladek w tył. Ciągnie mnie prawy pośladek i zewnętrzna strona prawego uda. Zostaję przez chwileczkę w pozycji. Niegłęboki wdech. Długi wydech. Wciągam brzuch. Zaciskam mura bandę mięśnie klocza mięśnie na miednicy. Głęboki wdech. I długi wydech. Głęboki wdech, poczuj moc rozciągnięcia pośladka i pasma biodrowo-piśćmowego. Długi wydech i wdech, zacznij już uginać lewe kolano. Uwaga, z wydechem prawa dłoń do przodu, toczę sobie kółko pod lewy pośladek i teraz podkładając kółko, zapieram się lewą dłonią o kółko, prawą o matę, siadam lewym pośladkiem stabilnie na kółku, przesuwam już lewą stopę do przodu, cały czas jestem w półlotosie i próbuję wyjść wyżej. Prawa dłoń lewa na kółko, trzymam pozycję, trochę się przechylę na lewą stronę, mocny brzuch, cały czas ciągnie prawy pośladek, zewnętrzna strona prawego uda. Z tej pozycji przetaczam się lekko do przodu, podpieram dłońmi o matę, przenoszę ciężar ciała na prawą dłoń, lewą, podtaczam kółko, siadam na macie, prawa stopa zapleciona na lewym biodrze. Cały czas ciągnie prawy pośladek zewnętrzna strona prawego uda, chwyt za lewą piszczę. Przyciągam się mocniej, wdech w pozycji, prawe zgięcie łokcia pod lewą piszczę i z wydechem skręt w lewo. Być może lewa dłoń na kółko, wdech, ciągnie prawa, prawy pośladek, zewnętrzna strona prawego uda, wydech, skręcam się w lewo. Głęboki wdech i długi wydech. I jeszcze jeden wdech, uwaga, z wydechem lewa stopa nieco do przodu, odrotuj do centrum, zgięcie lewego łokcia pod lewą piszczę, wdech, prawa dłoń za plecy. I teraz z wydechem przyjmuję prawą dłonią prawego palucha. I wdech, jestem w lekkim skręcie w prawo. I wydech, wciągaj brzuch, spróbuj rotować za prawym barkiem. I wdech. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech. I z wydechem wróć do centrum. Doprostuj lewą nogę, prawa stopa. Na lewym biodrze, z wydechem skłon do lewej nogi,
Lewa dłoń zostaje na zewnętrznej stronie lewej stopy i z wdechem znowu prawa dłoń idzie do prawego palucha, czyli duży palec prawej stopy. I wydech, wciągnij brzuch. Głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech pozycji. I wydech. I z wdechem spróbuj otworzyć się za prawym ramieniem. I wydech, wciągnij brzuch, prawa dłoń za plecy. I powolutku wdech, powrót do centrum. Uwaga, kółko nam ucieka, bierzemy je. Powoli uginamy lewą nogę w kolanie. Unosimy sobie pośladki. Prawa dłoń mocno na macie. Toczymy lewą dłonią kółko pod obydwa pośladki. Siadamy na kółku. Bardzo, bardzo powoli. Cały czas prawa stopa na lewym biodrze. I przenieś ciężar ciała do przodu. Przechodzimy sobie teraz dłoń do przodu. Prostujemy lewą nogę. Wracamy do Ardha Pada. Padmottanasany. Spróbuj przenieść prawą dłoń na prawego palucha. Wdech. Wydech, wciągnij brzuch. I głęboki wdech w pozycji. I długi wydech. I jeszcze jeden wdech. Uwaga, z wydechem ugnij lewe kolano. Odepchnij się od całej nogi. I z wdechem wyjdź w górę. Przejmij prawą nogę. Rozplątujemy ją. Mocna sekwencja. Przed nami druga strona. Daj prawej nodze trochę odpocząć. Potrzęś trochę mięśniami. Możesz usiąść na macie, zanim przejdziesz na lewą. Pooklepuj mięśnie. Zaczynamy drugą stronę. Mamy kółko postawione z tyłu. Przechodzimy do Ardha Pada. Padmottanasana na drugą stronę. Ciężar ciała, prawa noga. Przejmij już lewą kostkę, lewą łydkę, całą lewą nogę. I z wydechem zginając się w pół, wciągając brzuch, przybliżając nogę do klatki, zacznij wykonywać ruchy lewą nogą w lewym biodrze. Rozruszaj lewą nogę, poczuj już ciągnięcie w lewym pośladku po zewnętrznej stronie lewego uda. Mocno wciągaj brzuch i coraz bardziej zginaj się. Przybliżaj brzuch i klatkę do nogi. Mocny pępek. Ciągnij nas lewy pośladek, zewnętrzna strona lewego uda. Wypychaj lewy pośladek w tył. Powoli trafiamy sobie lewą piętą w prawe biodro. Palce lewej stopy flex. Poczuj, jak opierasz lewą stopę aktywną na prawym biodrze. Na prawym udzie skieruj lewe kolano w dół. Wycofaj lewy pośladek. Poczuj ciągnięcie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. Lewa stopa jest aktywna na prawym biodrze. I z wydechem prawa dłoń na macie. Aktywnie odpychaj się od lewej stopy. Aktywnie wypychaj lewy pośladek, kieruj lewe kolano w dół, ciągnięcie po zewnętrznej stronie lewego uda w lewym pośladku. I z wdechem przenosimy lewą dłoń za plecy, chwytamy lewą dłonią lewy paluch, czyli duży palec lewej stopy. Skieruj lewe kolano w dół, wypychaj lewy pośladek. I głęboki wdech w pozycji. I długi wydech, wciągaj brzuch. Głęboki wdech. I długi wydech, wciągaj brzuch, mocne bandy, Ujjayana Bandha, Mula Bandha i głęboki wdech. I długi wydech, ugnij już prawe kolano, uwaga, powolutku z wdechem, lewa dłoń na matę, prawa, wydech, wciągnij brzuch i z wdechem chwyć prawą dłonią za kółko, lewa dłoń na macie, siadamy sobie pośladkami, na kółku. Przesuwamy prawą stopę do przodu. Mocny brzuch. Lewa stopa na prawym biodrze. Unosimy się w górę. Pełna koncentracja. Możesz mieć wrażenie, lekko przesuwać się ciałem w prawo, ale trzymaj równowagę.
Cały czas ciągnie lewy pośladek, zewnętrzna strona lewego uda. Mocny brzuch, wdech. I uwaga, z wydechem dłonie na matę. Lewa dłoń na matę i z wdechem oderwij pośladki, odsuń kółko. Z wydechem prawa dłoń wędruje nam na matę, lewa podpieramy się, siadamy. Cały czas lewa stopa na prawym biodrze. Ciągnie zewnętrzna strona lewego uda, lewy pośladek. I wdech, chwyć się pod prawą piszczelą dłońmi. I wydech, wciągaj brzuch. Wycofuj lewy pośladek, ciągnie zewnętrzna strona lewego uda, wdech. I wydech, uelastyczniamy pasmo biodrowo-piszczelowe, mocny lewy pośladek. I wdech w pozycji. I wydech. Uwaga, z wdechem chwyć lewym zgięciem łokcia pod prawą piszczelą. I wydech, skręt we prawą stronę, prawa dłoń na kółko. Głęboki wdech. Ciągnie lewy pośladek, zewnętrzna strona lewego uda i długi wydech. Głęboki wdech w pozycji. Długi wydech. Głęboki wdech. Z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum. I z wdechem przejmujemy prawym zgięciem łokcia, prawą piszczel. Z wydechem wciągnij brzuch, rotacja w lewo, kółko pod lewą dłonią i wdech w pozycji, ciągnie zewnętrzna strona lewego pośladka, wydech, zewnętrzna strona lewego uda. I głęboki wdech, ciągnie lewy pośladek i długi wydech, zewnętrzna strona lewego uda. I jeszcze jeden wdech w pozycji i z wydechem wciągnij brzuch. Wróć do centrum, kółko wraca za plecy, powolutku, dłonie za plecy, za biodra, prostujemy sobie prawą nogę, cały czas zauważcie, lewa stopa jest na prawym biodrze, aktywnie odpycham się stopą od uda, lewe kolano w dół, zewnętrzna strona lewego uda ciągnie i lewy pośladek, weź wdech i z wydechem skłon do prawej nogi. I wdech w pozycji, przenieś lewe ramię za plecy, lewą dłonią chwyć lewy paluch, duży palec lewej stopy. Wydech, wciągaj brzuch, skłon. Głęboki wdech w pozycji. I długi wydech, aktywna lewa noga napiera na prawe, do lewa stopa na prawe biodro. Głęboki wdech, długi wydech i z wdechem prawa dłoń na zewnętrznej stronie prawej stopy, rotacja w lewo i wydech, wciągnij brzuch, zacznij wychodzić w górę i wdech, lekki skręt w lewo. Uwaga, z wydechem wciągnij brzuch, odrotuj do centrum. Znowu uginamy sobie prawe kolano, toczymy kółko pod plecy. I z wydechem unosimy pośladki w górę. Lewa dłoń na macie, prawa dłoń przejmuje nam kółko, które może nam nieźle się odtoczyć. Także tutaj uwaga, pilnujcie kółka. Unosimy pośladki. Z wdechem podstawiamy sobie kółko, prawą dłonią pod pośladki i wydech, wciągnij brzuch, przesuń prawą stopę do przodu i z wdechem mocny brzuch, pełna równowaga, wychodzimy sobie w górę na moment i wydech, wciągaj brzuch, aktywny mięsień poprzeczny, mięsień na miednicy. Wydech, cały czas ciągnie zewnętrzna strona lewego uda, lewy pośladek, uwaga, wracamy do Ardha Baddha Padmottanasany, wydech, pochyl się do przodu, przenieś dłonie na matę, powolutku, unosimy pośladek z kółka, zostawiamy sobie prawą dłoń na macie, z wdechem przenieś lewą dłoń, lewe ramię do tyłu, chwyć za lewy paluch i wydech, wciągnij brzuch, głęboki wdech w pozycji. I długi wydech. Jeszcze jeden
potem ugnij prawe kolano, cała stopa na macie, odpychamy się od całej prawej stopy. Z wdechem wyjdź w górę, na mocnym brzuchu przejmujemy lewą nogę, powolutku rozplątujemy, postawiona na macie. Podszczęść trochę mięśniami, pookładaj zewnętrzne strony. Usiądź na macie, przejdź do siadasany, odpocznij. To była pierońsko paląco, ekstremalnie mocna sekwencja. Z Artha Bhada. Padmottanasana, wymyśliłam ją sama, połączona z jogą z kukiem. Dla osób zaawansowanych, o zdrowych kolanach, kostkach, biodrach, w pełni już znających wszystkie asany. Uwaga! Podczas tej sekwencji cały czas ciągną nas pośladki zewnętrzne strony ud. Jeżeli poczujecie jakiekolwiek uciski w kolanach albo pieczenie, to wycofajcie się z sekwencji. To jest mocna sekwencja budująca naszą równowagę, uelastyczniająca pasmo biodrowo-piszczelowe, rozciągające pośladki, ale przede wszystkim działa na równowagę. Bardzo mocna. Dziękuję.